Wzór piąty, który Wam pokażę, będzie typową szachownicą. Wzór bardzo przyjemny i dosyć prosty, ponieważ już wykorzystamy umiejętności z poprzednich wzorów. Można bardzo fajnie kombinować, znając tak naprawdę tylko dwa chwyty, przez przekładanie pętelki od tyłu i od przodu. Te wzory są dowodem na to. Jednak zanim go konkretnie pokażę, musimy powiedzieć sobie o kilku istotnych faktach. Wzór szachownicy będzie miał określony wzór. Tutaj, aby wykonać czy to kocyk, plet na łóżko, poduszkę czy inną robótkę z użyciem tego wzoru, musicie odliczyć konkretną, określoną liczbę pętelek i musi być to wielokrotność liczby 6 plus 3 dodatkowe pętelki. Zawsze wielokrotność liczby 6, niezależnie od tego, ile Wam wyjdzie, czy mała będzie to poduszka, czy duży plet na łóżko, zawsze musicie do tej liczby dodać 3 pętelki. I tak na przykład na kocyk mniej więcej wielkości taki, jaki ja wykonuję, około 90 cm, musicie pomnożyć 6 razy 8, czyli 48 pętelek plus 3 razem 51 pętelek na wzór szachownicy. Ja natomiast zrobię oczywiście o wiele mniejsze taką próbkę. Postanowiłam, że będzie to 2 razy 6, czyli 12 pętelek plus 3 pętelki, czyli razem 15 pętelek do wykonania tej próbki. Ale jeszcze raz sobie policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pracę rozpoczyniemy od przekładania 3 pętelek, raz, 2, 3, od tyłu, czyli od tyłu przekładam i zawsze tak proszę rozpocząć ten wzór, raz, jedna pętelka gotowa, teraz druga i pętelka trzecia. Następne 3 pętelki przekładamy od przodu, czyli od przodu pierwsza, druga i trzecia. Następne 3 pętelki przekładamy od tyłu, czyli z powrotem wracamy. Raz, dwa i trzy. Z powrotem wracamy do metody od przodu. Raz, dwa i trzy. Natomiast na samym końcu od tyłu. Raz, dwa i trzy. Kolejne 2 rzędy będą powtórzeniem dokładnie tego, co robiliśmy. Czyli tutaj, gdzie mamy pętelki przekładane od tyłu, również powtarzamy 3 pętelki w drugim nowym rzędzie przekładane od tyłu. Czyli tutaj pierwsza pętelka moja przełożona od tyłu, druga pętelka od tyłu i trzecia pętelka od tyłu. Tutaj natomiast, gdzie mamy 3 pętelki, ale momencik, o, jedna mi się właśnie schowała, trzeba na to bardzo uważać. Tutaj natomiast, gdzie mamy
trzy pętelki przekładane od przodu również powtarzamy od przodu w tym rzędzie. Dwa i trzy. Następnie mamy przekładane pętelki od tyłu, czyli od tyłu również w tym miejscu. Tak proszę przerobić do samego końca, powtarzając metodę z rzędu pierwszego, z tego pod spodem rzędu. Dokładnie odwzorowując do końca naszej robótki. Drugi rząd przerobiony do końca i tak samo wykonujemy trzeci rząd, czyli dokładnie powtarzamy metodę przekładania pętelek z tego rzędu, z tych rzędów w zasadzie pod spodem, czyli tu gdzie było od tyłu przerabiamy od tyłu, razem będą to trzy identyczne rzędy, tam gdzie od przodu przerabiamy od przodu. I powtarzamy tą metodę do samego końca tego trzeciego rzędu. Pierwsze trzy rzędy naszego wzoru szachownicy zrobione i już widać wyraźnie jedną kratkę. Ma ona trzy pętelki w pionie i trzy pętelki w poziomie. Żeby rozpocząć następny rząd kratek, w tym czwartym rzędzie musimy zrobić dokładnie odwrotność przekładania pętelek w stosunku do tego, co mamy pod spodem, ale tylko w tym pierwszym rzędzie następnej kratki. Już tłumaczę. Do tej pory na początku przerabialiśmy pętelkami przekładanymi od tyłu. Skoro ma to być odwrotność, musimy teraz przełożyć od przodu, czyli przekładam na początku od przodu. Raz, dwa i trzy. Tutaj natomiast przerabialiśmy następną krateczkę pętelkami od przodu, więc teraz od tyłu, ażeby było na odwrót. Raz, dwa i trzy. Tutaj ukazują nam się pętelki pod spodem przekładane od tyłu, więc odwrotnie musimy je przełożyć od przodu. Raz, dwa i trzy. Tutaj mamy pętelki przekładane od przodu, więc teraz muszą być przełożone od tyłu. Raz, dwa i trzy. Na końcu mam pętelki przekładane od tyłu, więc tutaj tym razem od przodu. I tak wygląda początek kolejnej kratki i następne dwa rzędy będą powtórzeniem tego, co przed chwilką robiliśmy. Czyli tylko pierwszy rząd następnej kratki zawsze będzie odwrotnością w stosunku do tej kratki, którą robiliśmy pod spodem. Natomiast kiedy już zrobimy ten pierwszy rząd odwrotności, kolejny rząd
drugi w kolejnej kratce i trzeci rząd będzie powtórzeniem tego, co robiliśmy, żeby ta krateczka nam po prostu była, żeby ona nam wyszła i była widoczna. Czyli tak, żeby krateczka właśnie nam wyszła, musimy powtórzyć jeszcze dwa następne rzędy identycznie do tego, co przed chwilką robiliśmy. Tutaj wkuwałam, przekładałam pętelkę od przodu, więc powtarzam. Przekładam od przodu. Pierwsza pętelka, druga i trzecia. Tutaj przekładałam pętelki od tyłu, więc w tym i następnym rzędzie, którego już nie będę pokazywać, bo nie ma takiej potrzeby, w następnym rzędzie powtarzamy po prostu to, co robiliśmy przed chwilką. Przekładam od tyłu. Tutaj przerabialiśmy od przodu, a więc przekładanie znów od przodu. I taka jest zasada, po prostu w tym rzędzie powtarzamy to, co było przed chwilką w ostatnim rzędzie. Proszę tak przerobić do końca. Ten i następny trzeci rząd naszej kratki również będzie powtórzeniem tego, co robiliśmy do tej pory. I to również proszę powtórzyć. Czyli tu, gdzie od tyłu, w następnym rzędzie tam przerabiamy od tyłu, tu, gdzie od przodu, tam przerabiamy krateczkę od przodu. Przerobiłam te dwa następne rzędy, powtarzając metodę spod spodu i już powolutku ukazuje mi się następna kratka. Jak rozpocznę już kolejny rząd następnej kratki, będzie on ładnie wyodrębniony. I właśnie rozpoczynamy, przypominam jeszcze raz, że kolejny rząd, pierwszy rząd następnej kratki będzie odwrotnością do tego, co robiliśmy pod spodem. Czyli jeszcze raz powtórzę, lepiej powtórzyć niż później ktoś by miał mi pisać, że jest niewyraźnie wytłumaczone. Na początku przekładaliśmy pętelki od przodu, więc teraz w tym pierwszym rzędzie musimy przełożyć od tyłu. Raz, dwa, trzy. Tutaj przekładaliśmy od tyłu, więc teraz od przodu. Ale tak postępujemy, tak jak wspomniałam, tylko w pierwszym rzędzie. W rzędzie drugim i trzecim kolejnej kratki powtarzamy metodę z rzędu pod spodem, żeby ona nam ładnie wyszła, ta kratka. I mam nadzieję, że tutaj już sobie poradzicie. Pamiętajcie, że każda kratka ma mieć 3 pętelki szerokości, 3 wysokości i tworzyć takie ładne kwadraciki składające się na szachownicę z wypukłym wzorem. I mam nadzieję tutaj, że już też ten wzór jest ładnie zrozumiały, czyli tak. Tutaj robimy odwrotność, dwa następne wzory z kolei to powtórzenie tego, co teraz wykonujemy. Tak przerabiamy ten wzór do samego końca. Po 3 krateczki zmieniamy metodę i cieszymy się efektem pięknej szachownicy. A więc tak wyglądał wzór 5. Mam nadzieję, że będzie też Wam on przydatny.
Bardzo ważną rzeczą jeszcze przy pracy włóczką Alizę Puffy jest umiejętność dodania nowego motka w odpowiedni sposób, aby kontynuować dalej robótkę, kiedy skończy nam się poprzedni motek. I tutaj polecam taką metodę, że ostatnią pętelkę w motku, którym do tej pory pracowaliśmy, i pierwszą pętelkę w nowym motku rozcinamy tak, jak to pokazywałam na początku robótki. Czyli jeśli ktoś nie widział, to rozcinamy tutaj u podstawy pętelkę i nową pętelkę również rozcinamy, aby powstały dwa takie wolne sznureczki. Dalej resztę pętelek dorabiamy dokładnie ze wzorem. Ja tutaj po prostu przerobię tak, żeby było to tylko pokazowe, ale wy możecie mieć określony wzór. Końcóweczki oczywiście się strzępią, trzeba być tego świadomym, ale tylko końcówki. Jeżeli chodzi o robótkę, tą niteczkę tutaj w pętelkach, to one się nie strzępią, tylko końcówki ucięte są lekko takie fruwające. Teraz kontynuujemy pracę w następnej pętelce, biorąc już nowy motek. Ja przerabiam zawsze kilka pętelek, aby mi one nie pouciekały zgodnie ze wzorem, czyli mam już nowy motek przerobiony, odwracam sobie do tyłu i zawiązuję na supełek jeden i supełek drugi mój nowy motek ze starym łączę i już mam połączenie. Te końcóweczki są oczywiście do schowania. Najpierw polecam wrobić gdzieś szydełkiem tutaj, a potem może nawet lepiej będzie przyszyć igłą z nitką w odpowiednim kolorze do robótki. Tak będzie najlepiej, ponieważ w trakcie pracy, w trakcie prania mogą te niteczki nieprzyszyte powychodzić, a tak będzie już takie zabezpieczone na wieki wieków. W ten sposób dodaje się nowy motek, to jest taka moja szybka, prosta metoda i mam nadzieję, że Wam się ona przyda. Wracam tak jeszcze szybciutko i pokażę, jak schować, tak porządnie schować te niteczki, końcówki, które zostają z dołączenia następnego motka albo które zostają po skończeniu robótki czy na początku robótki. Wiem, że wystąpił taki problem, że nawet po schowaniu szydełkiem te końcówki potrafią w trakcie użytkowania czy prania powychodzić i znów trzeba je niestety jakoś chować. Ja Wam pokażę, jak w bardzo prosty sposób za pomocą igły, zwykłej nitki schować je, tak w miarę niewidoczny sposób. I tutaj chciałam pokazać, o, jest miejsce, w którym jest schowane, w którym są schowane te moje niteczki, poprzecinane i powstał tylko taki mały guzek, który no inaczej nic innego się nie zrobi, on po prostu będzie, ale i tak uważam, że jest to dosyć niewidoczne. Tutaj jest moja końcówka. Ja robię tak. Zawsze przekładam dwie niteczki jeszcze przez jakąś tam pętelkę pod spodem albo u góry. Oczywiście tak, żeby to było raczej w tym miejscu, gdzie jest dołek, nie tutaj, gdzie jest warkoczyk, tylko gdzie jest dołek. Postarajcie się, żeby to tak właśnie wyszło. I proszę teraz przygotować kawalątek, dosłownie kawalątek. Zobaczcie, jak mało. To jest raptem 10 cm niteczki w podobnym kolorze, ale nie identycznym. Wcale nie musi to być identyczny, bo tego i tak nie będzie widać. Igła i nitka, nawet nie musi być zawiązany supeł na samym końcu. Taka sytuacja. I teraz te moje dwie końcóweczki łapię i łapię też miejsce, w którym jest pętelka
pod którą przełożyłam moje dwie końcóweczki i robię tak. Przekładam igłę z nitką i po prostu najzwyczajniej w świecie robię dwa supełki w tym miejscu. I nic więcej. Pierwszy supełek i drugi supełek maksymalnie zaciągam. Przycinam teraz moje nitki dosyć blisko miejsca tych supełków i przycinam dosyć blisko, tak gdzieś 3 mm dalej, moje niteczki, które zostały. I to już jest koniec. Zawsze końcówki się troszkę tutaj postrzępią, więc ja wyciągam tak profilaktycznie, żeby się tu mi nie strzępiły i już jest supełek gotowy. Żaden inny sposób nie jest potrzebny, a to już sprawi, że niteczki nie będą wychodzić, nie będzie się strzępić i już jest gotowe. Tak samo robimy tutaj. Zawiązujemy, gdzieś jeszcze wplatamy tą końcóweczkę, zawiązujemy na dwa supły i już jest końcówka schowana. Ja tak zrobiłam. Nawet mój kocyk został uprany i te końcówki mi nie wyszły, nic się z nimi nie stało. A propos kocyka, mój kocyk zrobił się takim kwadratem, ponieważ troszkę zrobiłam go za szeroki. Te 51 pętelek, które mają 90 cm na samym początku, jednak to jest troszkę za dużo na kocyk, stwierdziłam, ale już nie miałam czasu i no po prostu nie miałam czasu, żeby to pruć i zaczynać od nowa. Wyszedł mi kocyk praktycznie w kwadracie. Wyszło mi prawie 90 cm szerokości i prawie 90 cm długości. A chciałam tym razem zrobić w prostokącie, ale taki kocyk też do wózka się świetnie sprawdzi. Zużyłam 5 motków włóczki Alize Puffy. Można zrobić w prostokącie, wtedy trzeba tą początkową liczbę pętelek obliczyć na nie 51, a troszkę mniej, już zgodnie z tym, co mówiłam w trzecim wzorze. Przepraszam. Myślę, że tutaj już wszystkie takie podstawowe informacje zostały powiedziane. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat włóczki Alize Puffy, to bardzo proszę, podzielcie się w komentarzach. Być może macie jakieś już gotowe robótki, doświadczenie związane z tą włóczką, macie jakieś pomysły, również piszcie w komentarzach pod filmem. Bardzo za wszystkie komentarze dziękuję. Jeśli macie ochotę, to dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem i serdecznie pozdrawiam i zachęcam do zajrzenia na następne moje filmiki.